Spragniona bezpośredniego kontaktu społeczność zatońska spotykała się wieczorami w restauracji. Przy stolikach zastawionych napojami wyskokowymi i zakąskami okoliczni biznesmeni załatwiali swoje nie zawsze udokumentowane fakturami VAT interesy. Jak zwykle w takich sytuacjach woleli nie rzucać się w oczy. Jednak nie wszystkim to się udawało. Tego wieczora rudowłosa piękność wściekłym tonem zarzucała narzeczonemu zdradę, nadużycie zaufania i ogołocenie konta w banku. Ten słuchał wywodów z ironicznym uśmieszkiem na twarzy, sugerując, by przestała się wydzierać, bo i tak nikt i nic jej nie pomoże. Nikt i nic, tak sądzisz? Do prawnika pójdę, do sądu! Krzyknęła rozwścieczona. Wiedziała, że w miejscowym sądzie szanse są małe, ale nie zamierzała odpuszczać. To idź, na co czekasz? No już, czego jeszcze tu kwitniesz? Mężczyzna roześmiał się drwiąco. Biznesmeni siedzący przy stoliku obok pokiwali głowami z dezaprobatą. Awantury szkodziły interesom. Właśnie, nie zamierzam czekać. Dopadnę cię, ty draniu, i oddasz mi wszystko co do grosza. A jak nie... Zawiesiła głos. To co? Coś! Wiem więcej niż ci się wydaje i zamierzam to wykorzystać. Czytam teraz bardzo fajną książkę. Naprawdę bardzo fajny kryminał z elementami romansu duetu Iwona Mejza i Alina Polak-Woźniak. Zabójcze I Love You. Polecam serdecznie.